Dzień dobry. Pomimo koronawirusa nasze zajęcia nic nie straciły na swojej atrakcyjności, a nabór na przyszły rok już trwa. Posłuchajcie, jak zapraszają Was nauczyciele. Dzień dobry. Chciałabym zaprosić wszystkich chętnych do rozwijania swojego talentu, swoich zdolności, swojej wrażliwości na zajęcia plastyczne, malarstwo, gdzie realizujemy różne techniki plastyczne, od malarstwa tradycyjnego, temperowego, akrylowego, olejnego, poprzez różną tematykę, również martwych natur, rysunku węglem, rysunku piórkiem, do tworzenia dekoracji i własnych bohaterów, scenografii, jak i do realizowania własnych pomysłów, nawet takich jak malarstwo ścienne. Tak jak tutaj widać, mamy przepięknie wymalowaną przez młodzież ścianę farbami akrylowymi według projektu jednej z uczennic. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą się rozwijać. Nabór na wrzesień już trwa. Dzień dobry, nazywam się Piotr Tyborski. Chciałbym Państwa zaprosić na zajęcia ceramiki do pracowni rzeźby w Starogardzie Gdańskim w ognisku pracy pozaszkolnej. Jeśli jesteś ciekawy świata, masz głowę pełną pomysłów, lubisz kontakt z dziećmi oraz aktywność fizyczną, to bardzo serdecznie zapraszam Cię na zajęcia w Klubie Kreatywnych. Nigdy nie będziemy się nudzić, poznamy ciekawe rzeczy, rozwiniemy swoją wyobraźnię. Te zajęcia są dla Ciebie. Tworzymy odkrywców, a nie podwykonawców. Czekam na Ciebie. Jeśli lubisz geografię, interesuje Cię zdobywanie informacji na temat regionu, Polski i świata, lubisz wędrować i zwiedzać, jesteś uczniem od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na zajęcia koła geograficzno-turystycznego w ognisku pracy pozaszkolnej. Weźmiemy mapę i wspólnie gdzieś powędrujemy. Zapraszam! Chciałabyś należeć do ekipy dancehallowej i jeździć na konkursy ogólnopolskie? Nic prostszego. Wystarczy wziąć udział w castingu. Więcej informacji na stronie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Klub Maluszka, jasna sprawa. Tu dopiero jest zabawa. Maluch, co lat 3 nie skończył, z mamą może tutaj wstąpić. Tańczyć, śpiewać, bawić, skakać, inne dzieci tu poznawać. A kto chce tańczyć i poznać gwarę, w kociewskich aniołkach znajdzie swoją parę. Rytm, dynamika, staccato, legato, piano, arpeggio, presto, portato. Może tego nie znasz, lecz daję ci słowo, zabawa z muzyką wychodzi nam wystrzałowo. Nazywam się Krzysztof Paul. Prowadzę zajęcia gitarowe w ognisku pracy pozaszkolnej, na które serdecznie Was wszystkich zapraszam. Cześć. Jeśli grasz na trąbce, flecie, saksofonie, puzonie, zapraszam Cię do wspólnego muzykowania w zespole instrumentów dętych. Lubisz śpiewać? Znajomi mówią ci, że masz ładny głos, a może zawsze chciałeś śpiewać, ale nie wiesz, jak się za to zabrać. Zapraszam na zajęcia koła Studio Piosenki w ognisku pracy pozaszkolnej. Marzenia są w nas, nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. O, nie bój się chcieć. Witajcie kochani, nazywam się Lucyna Krewc-Surowiec i prowadzę zajęcia w ognisku pracy pozaszkolnej. Są to zajęcia grupowe, na które Was serdecznie zapraszam. Myślę, że zobaczymy się we wrześniu. Nie bój się chcieć. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które pragną dołączyć do zespołów Psiśni i Tuńca Kociewie. Od maluszka do osoby dorosłej. Czekamy na Was.
A ja zapraszam na zajęcia zespołu kameralnego. Zapraszam wszystkich grających, tych, którzy jeszcze chodzą do szkoły muzycznej, tych, którzy ukończyli szkołę muzyczną i wszystkich innych, którzy czytają nuty, którzy mają ochotę grać w zespole, rozwijać się i koncertować.